Series of poker. Nadal mamy poziom blindów 4000, 8000, ante 1000. W tej chwili na batonie jest pingwin, na blindach dwa shortstaki, Dolly i Misakai. Jak na razie nikt blindów shortstaków nie zdecydował się zaatakować. Dama 9 w treflu u Hredu Nosa. Podbija on z późnej pozycji. Pingwin i Dolly wyrzucają swoje ręce, a Misakai szczęśliwie znajduje na big blindzie as król. Gra oczywiście all-in. Hredunos już teraz musi sprawdzić. Zostało mu bardzo niewiele do dorzucenia. Misakai miał najmniejszy stack na stole finałowym. Przy tak wysokich blindach oczywiście musi to sprawdzić. I trafia szczęśliwie damę. Turn daje kolejną szansę na zwycięstwo Maćkowi, ale niestety tej pomocy na riverze nie dostaje i jako pierwszy ze stołu finałowego odpada na 10 pozycji. Przy 20 graczach trochę się podpaliłem i złe zagranie, skróciłem się o połowę. Później dużo ciasnej gry, no bo wiadomo, to już praktycznie na olinie byłem. No na finałowym stoliku praktycznie z pierwszej pozycji dostałem as-król na ręku, także bez zastanowienia wrzuciłem chyba 30 tysięcy żetonów i zostałem sprawdzony przez dama 8. Na flopie dama i do końca już nic i dziękuję bardzo. Kontynuujemy grę w takim razie w 9-osobowym już składzie. Blindy to nadal 4000, 8000. Dwie dziesiątki u Tuczasa. Tuczas wchodził na stół finałowy również z niewielkim stakiem, ledwo ponad 100 tysięcy. W tej chwili ze swoją parą dziesiątek zagrywa all-in. Hredunos, Pingwin i Dolly potulnie foldują swoje ręce. Podobnie czyni Maniuta. I akcja do Jeffa. Ma on dama 4. Ma przed sobą bardzo niewiele żetonów i będąc na dużym blindzie musi już dorzucić pomimo wątpliwej siły swojej ręki. No tak, Jeff miał przed stołem finałowym tylko 53 tysiące. Seta łapie od razu Tuczas, ale gutshota ma do swojej damy Jeff. Jednak ani turn, ani river waleta nie przynoszą i sympatyczny Kanadyjczyk żegna się z turniejem. Kolejne rozdanie, teraz już 8 graczy przy stole. Blindy bez zmian. Na wczesnych pozycjach gracze pasują. Jeszcze nie, tak? Dwie czwórki znajduje u siebie, będący również na shortstacku, Dolly. No i decyzja może być tylko jedna. Wszystkie żetony za linią. Dolly gra all-in. Maniuta wyrzucił karty, ale asa z piątką znajduje Szwed. Nie jest to może ręka bardzo mocna,
ale biorąc pod uwagę potężny stack Tomasa, decyduje się on na zagranie all-in, żeby wypłoszyć będących na blindach Sadze i Excela. No chyba nawet sam nie podejrzewał, że z dość słabym asem będzie miał przed flopem koń flipa, a właśnie tak się stało. I od razu as pojawia się na flopie, daje parę wyższą od czwórek Tomasowi. No i Dolly w ten sposób żegna się z turniejem na 8 miejscu, a żetony idą po raz kolejny w stronę Szweda. Ostatnie rozdanie to już tak naprawdę to już miałem rozegrane przed rozdaniem kart, bo czekałem aż, no byłem nieźle krótki, tam 40 parę tysięcy, blindy 4-8, no wszyscy raczej duże staki, tutaj czekałem aż Excel będzie na dużym blindzie i tam ktoś jeszcze też z niedużym stakiem na małym blindzie, no i wtedy będę podbijać obojętnie z czym tego olina. No akurat jeszcze dostałem czwóreczki, także nie najgorzej, ale zrobiłem olina. Tutaj największy stack wcisnął swojego olina za 5 czy 6, już nie pamiętam. No i nie utrzymały się czwórki i odpadły. Pozostało nam 7 kandydatów do wygranej podczas Unibet Series of Poker w Gdańsku. Król dama u Sadzy, który również nie może się pochwalić zbyt dużą ilością żetonów przed sobą. Zagrywa dosyć niekonwencjonalnie, zostawiając sobie 1000 przed sobą. No jest to w zasadzie all-in. Wiadomo, że Sadza się nie wycofa już z tego rozdania. No, ale trafił na opór, ponieważ pingwin znajduje w swoich kartach as król. Następuje showdown. I Sadza zdominowany potrzebuje dużej pomocy, żeby pozostać w gronie finalistów. No i flop daje mu gutshota. Potrzebuje dziesiątkę lub damę do zwycięstwa. Turn to dwójka, ale as na riverze załatwia sprawę. Wygrywa to rozdanie pingwin. Sadza żegna się z turniejem. Zajmuje w turnieju w Gdańsku 7 miejsce. W jednym rozdaniu przegrałem, gdzie kolega pokazał asy 30 tysięcy. No i blindy mi zjadły 30 tysięcy kolejne, jeden all-in niesprawdzony i kolejny all-in z król dama sprawdzony przez as król, no i to by było właściwie na tyle z tych ciekawszych rozdań.